Witam wszystkich. Dziś na tapecie ta wotnica pneumatyczna firmy Marpol. Tu jeszcze powinno być, ale za ceną 536 zł idzie jakość. Tu są jej dane techniczne. W tej cenie nie było osuszacza i naolejacza, ja to dodałem, były końcówka pneumatyczna, tam jeszcze zestawy uszczelni, o-ringów, jakieś cudawianki, wąż 5-metrowy, zakończony taką śmieszną, ruchomą rączką. Ona jest tak ruchoma, tu się rusza na dodatek. I to były chyba dwie końcówki sztywne, takie metalowe. Ja założyłem sobie wężyk elastyczny i taką końcóweczkę naciskaną inną, bo tamte były po prostu zatrzaskowe, same ta jest ze sprężynką. Tak jak się zatrzaśnie, to jest fajnie, bo łatwo ją się spuszcza, nawet jeśli jest wysokie ciśnienie, to łatwo się spuszcza, nie wyrywa się ta wotnica. Kalamitek. Minusy. Tu na połączeniach ruchomych troszkę smaru. Tu na zaprasowaniu, nie wiem czy zbierze. Tu jest więcej, trzeba czasami wytrzeć. Tu jest też ruchome, po prostu tu się kręci. Też potrafi smar się tędy wydobywać. Minusów, no te uszy, to wszystko cienkie, powyginane troszeczkę, no ale trzyma, jest, działa. Smar jaki jest załadowany, to jest coś takiego. Wiem, że są obawy na temat tego smaru, że nie pociągnie pompa go, że po prostu będą problemy, nie będzie chciało iść. Tam jest śmiesznie tak zrobione, śmiesznie. Miałem wcześniej taką nożną dowodnicę 2-3 litrową, sprężyna duża, cała pompka, smar tam, ciach zamyka się, to wszystko dopycha, tłoczysko dopycha ten smar, który ubywa. Tu zakłada się zamknięcia, dokręca się, to mogło być u nas troszkę lepszym wykonaniu, ale z drugiej strony za te 530 zł nie wiem, czy można się spodziewać czegoś lepszego, czy inne firmy mają coś lepszego. Tu jeszcze zauważyłem, bo to jest wszystko cienka blacha, wszystko zrobione jest tak na, tak jakby na zakładkę, na zaprasowanie. Tu troszkę zbiera się smaru, troszkę wytapia się, po prostu z upływem czasu ten smar też no, robi się też taki, jakby frakcje płynne z niego wychodzą. No. Cóż tu dużo tłumaczyć. Czy jestem zadowolony z tej ceny i z jej pracy? Jestem zadowolony. Czy jej jakość jest mega prestiżowa? Nie, nie jest, ale nie oszukujmy się. Za 536 zł dużo i niedużo. Dlaczego kupiłem tą tawotnicę? Ponieważ miała 12 litrów pojemności, łatwo nałożyć smar, nie zapowietrza się. A jeśli nawet trochę powietrza się gdzieś dostanie, to no jeszcze się nie zdarzyło tak, żebym miał problemy z przesmarowaniem, żeby się zapowietrzyła, sama widocznie się odpowietrza. Elektryczne, teraz jest boom na elektryczne, te na małe kartridże. Raz, że kartridże droższe są niż opakowanie zbiorcze, dwa można naładować, no ale z drugiej strony naładowanie małego kartridża jest
problematyczne z zapowietrzaniem się, z tego co się orientuję. Zresztą tu w zestawie jest też ta wódnica ręczna, mała. Jest ona trochę przerobiona już przeze mnie, żeby można było ją naładować. No ale pokażę teraz. Tam jest kanałka wyczyszczona, naciskam, dopycham. Teraz jest zatrzaśnięte i wystarczy nacisnąć spust. Smar już się tu pojawił. I tak każdą jedną kalamitkę po prostu w całej maszynie. Teraz założyłem tą na dół. Może mi się uda szybko wypiąć telefon. Tu jest założona na dół. Do zdjęcia wystarczy nacisnąć, samo schodzi. To jest fajne, że tak powiem, w niej, że raz, że dobrze trzyma, dwa, że szybkość tego smarowania jest dość duża i nie potrzeba drugiej osoby. Miałem wcześniej taką nożną, starą perelowską, ale tam albo trzeba było dwie osoby, albo ciągać po prostu to w koło. Tu postawię na środku i praktycznie całą maszynę dostanę. Oryginalnie tu była dostarczona taka smarownica. Ja ją troszkę przerobiłem, bo wkręciłem tu sobie kalamitkę. I kiedy mam już koniec, kiedy na przykład mam duże roboty i przyjdzie mi przesmarować po prostu gdzieś w trasie, gdzieś w świecie, nie jestem w domu, tą tawotnicą smaruję i się wyczerpię, to tu po prostu podłączam z tej dużej, tłok się cofa, tu jest też sprężyna i jest tak na śmiesznie, bo jest łańcuszek, nie ma żadnego druta, nie ma tego, łańcuszkiem jest cofany tłok, ale po prostu tu jak w tą kalamitkę bije ciśnienie, to ciśnienie smaru samo cofa i jest fajnie, bo w środku nie ma powietrza, nie zbiera się powietrze i wtedy jest wszystko ok. Czy jestem zadowolony z tej tawotnicy? Tak, jestem zadowolony. Czy grzeszy jakością? Nie, nie grzeszy jakością, ale za te pieniądze czego się tu spodziewać i akceptuję po prostu tą jakoś do tej kwoty. Jak widać, tu nie było smaru, teraz chyba troszkę już wyszło. Nie jest to jakieś uciążliwe, czasami wyjdzie więcej, czasami mniej. Teraz chyba też jest podkręcone troszkę ciśnienie na 6 barów, pół na 5. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Dzięki za uwagę, subskrypcję, udostępnienia, ewentualne komentarze. Trzymajcie się. Cześć!